Dzień dobry. Dzisiaj zademonstruję Państwu urządzenie od Eury, czyli Eura Copy Stick. To wielofunkcyjne urządzenie kompatybilne z przemiennikami częstotliwości Eura. Jest to model ECUR4P4. To już trzymają w takim bardzo ładnym pudełeczku. Urządzenie, o którym mowa, wygląda właśnie tak. Tutaj mamy pod zatyczką złącze USB, czyli bezpośrednio możemy podłączyć Copy Sticka do komputera. W pudełeczku znajdziemy również przewód łączeniowy pomiędzy Copy Stickiem a komputerem oraz kostkę, która właśnie pozwoli nam bezpośrednio podłączyć urządzenie Eura Copy Stick do komputera za pomocą wcześniej pokazanego przewodu. Ok, czyli troszkę kilka słów o samym urządzeniu. Jest to wielofunkcyjne urządzenie. Dlaczego wielofunkcyjne? Ponieważ możemy go wykorzystać w zasadzie na trzy sposoby. Pierwszy, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, czyli Copy Stick, czyli narzędzie do kopiowania i przenoszenia parametrów bezpośrednio pomiędzy dwoma falownikami Eura. Dodatkowo może być wykorzystane jako urządzenie do archiwizacji parametrów przemiennika, a także może być wykorzystane jako konwerter RS485 USB. Ponieważ dzięki zasadzie plug and play, które obsługuje Copy Stick, możemy automatycznie wykrywa go system operacyjny, a za pomocą dedykowanego darmowego oprogramowania Intcom lub Eura DV, wszystko zależy od tego, jaki model posiadamy falownika, możemy bezpośrednio szybko skomunikować się i połączyć właśnie za pomocą konwertera RS485 USB. Jedną z podstawowych funkcji urządzenia jest skopiowanie parametrów bezpośrednio pomiędzy falownikami Eura. Proces przenoszenia parametrów to bardzo prosta sprawa. Wystarczy podłączyć Copy Sticka do falownika, z którego chcemy skopiować parametry, nacisnąć copy i poczekać, aż proces skopiowania się zakończy. Brzmi bardzo prosto, dlatego też, żeby to Państwu pokazać, zademonstrować, oczywiście mamy tutaj falownik Eura E810. Podłączamy się Copy Stickiem do portu RS485. Wszystko zależy od wersji falownika, jaki posiadamy. Może być ona w różnym miejscu umiejscowiona. My akurat posiadamy tutaj z boku. Wyjmujemy fabryczną kostkę i podłączamy Copy Sticka. I za pomocą jednego przycisku kopiujemy. Jak widzimy, na falowniku od razu pojawia się informacja copy. Chwilę czekamy, aż cały proces wszystkich parametrów zostanie skopiowany. Poinformuje nas o tym zielona dioda na Copy Sticku. O, zaświeciła się. Czyli jak widzimy, proces kopiowania się zakończył. Teraz tylko podłączamy urządzenie do przemiennika, na którego chcemy skopiować skopiowane parametry i naciśnijmy przycisk Load, czyli ten drugi przycisk. On wczyta wszystkie skopiowane parametry. Należy jednak pamiętać, że wymiana parametrów pomiędzy falownikami może odbywać się tylko pomiędzy falownikami Eura z jednakową wersją oprogramowania. I informacje o wersji oprogramowania znajduje się właśnie tutaj na tablicy znamionowej każdego przemiennika. Aby podłączyć urządzenie Eura Copy Stick z komputerem, wykorzystujemy kostki dołączone do zestawu oraz przewód i po prostu podłączamy Copy Sticka do jednej kostki, w której wpinamy przewód. Całość podłączamy do drugiej kostki, którą wpinamy bezpośrednio do falownika. I teraz za pomocą złącza USB dołączonego do Copy Sticka podłączamy się po prostu bezpośrednio do komputera PC i tam za pomocą oprogramowania sobie sterujemy wszystkimi parametrami, pracą silnika, wszystkie wykresy tam również otrzymujemy za pomocą właśnie programu Eura DV bądź Intcom. Dziękuję za uwagę.